3 maja 19 roku 2019 roku nadaliśmy pierwszy odcinek tego podcastu 5 lat temu. Więc myślę, żeby tak na bis przypomnieć ten pierwszy odcinek, bo jest ciekawy nie tylko dlatego, żeby usłyszeć, co się zmieniło, a co nic się nie zmieniło przez te 5 lat, ale przede wszystkim dlatego, że w tym odcinku Iwona mówi, co to dla nas znaczy lepsze życie. Warto sobie to przypomnieć. Zapraszam. Żyjmy coraz lepiej po raz 1028. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Majewska-Piełka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy. A ja nazywam się Tomek Kniat. Nie jestem psychologiem, jestem techniczny, jestem adeptem rozwoju osobistego, bardzo to lubię. Razem tworzymy podcast, właśnie ten, którego słuchanie powoduje, że naprawdę żyje się coraz lepiej. Wiemy to, bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Skoro mamy prowadzić program pod tytułem Żyjmy coraz lepiej, to może warto się zastanowić najpierw nad tym, czym tak naprawdę w ogóle jest lepsze życie. O czym my tutaj tak naprawdę chcemy rozmawiać, do czego tak naprawdę chcemy dążyć. Lepsze życie to tak naprawdę jest nasza subiektywna świadomość tego, że coś w naszym życiu, w dowolnym obszarze tego życia, jest albo lepsze, albo łatwiejsze, albo mamy coś, czego nie mieliśmy, a co chcieliśmy mieć. Albo na przykład, odwrotnie, nie mamy czegoś, czego nie chcieliśmy mieć i wreszcie tego nie mamy. Czyli krótko mówiąc, każda zmiana w naszym życiu na lepsze, to już jest szansa na to, żeby powiedzieć właśnie, nasze życie w tym momencie stało się lepsze. Nasze, moje, indywidualne i subiektywne. Dokładnie tak. Nikt nie jest ci w stanie powiedzieć, że twoje życie powinno być teraz lepsze, bo przecież... Masz lepszy samochód. Na przykład, albo masz mniej, lepszą pracę, czy masz mniej obowiązków, tylko ty wiesz, czy to życie twoje w tym momencie jest lepsze. Bo wszyscy doskonale wiemy, że czasami jest tak, że faktycznie w jednym obszarze to nasze życie się polepsza, ale za to w innym obszarze mamy tyle dodatkowych wyzwań, problemów, niepozałatwiane są różne rzeczy, niepozamiatane, że tak naprawdę to nasze życie wcale nie jest lepsze. Koszty tego sukcesu. Ale czy ta zmiana na lepsze, ciągła zmiana na lepsze jest w ogóle możliwa? No właśnie, myślę, że nie tylko jest możliwa, ale nawet sądzę, że ona jest niezbędna, że ona jest potrzebna, że na tym mniej więcej polega świadome życie, że patrzę na to życie, gdzie jestem, w jakim jestem momencie, co mam, co mi się podoba, z czego jestem zadowolona, co chcę kontynuować w taki właśnie sposób, a jednocześnie patrzę na te obszary, gdzie to mnie nie zadowala, gdzie chciałabym coś zmienić, gdzie chciałabym spowodować, aby to moje życie wyglądało lepiej. To między innymi z tego powodu, tak? Budujemy różnego rodzaju cele, zastanawiamy się nad tym, jak wygląda nasz wymarzony dzień, próbujemy dążyć do tego wymarzonego dnia. No właśnie z tego powodu, żeby wciąż podnosić to życie na coraz wyższy poziom. Nie wiem, czy to w ogóle nie jest sens życia człowieka tak naprawdę. Oprócz tego, żeby znaleźć jakieś istotne działania w swoim życiu, które będą wnosiły coś w społeczeństwo, co będą wnosiły coś dobrego i wielkiego do świata, to nie wiem, czy taki nasz codzienny sens naszego życia to nie jest właśnie czynienie go coraz lepszym. Czyli zmienianie życia, swojego własnego życia na coraz lepsze, tak, daje większy sens naszemu życiu. Nawet może stać się sensem samym sobie, no bo jeżeli my zmieniamy to życie, to zazwyczaj zmieniamy je w kierunku tego, co jest w naszym sercu, co jest w naszej duszy, co jest w naszym środku. Czyli
zbliżamy się jakby do realizacji tego naszego potencjału, do realizacji tego, co tylko my możemy zrobić na świecie, co tylko my możemy wyśpiewać. No bo to jest gdzieś w zgodzie z nami. Ale bardzo ważna sprawa, trzeba uważać, że wtedy, kiedy to życie zmieniamy, wtedy, kiedy my się tym zajmujemy, to jednocześnie musimy myśleć o tym, żeby no, nie robić tego kosztem innych ludzi, żeby nie robić tego kosztem świata, bo wtedy to nasze życie wcale nie będzie lepsze. No właśnie. No nie będzie, dlatego że bo nieraz ludziom się wydaje, że mogę coś przeskoczyć, mogę coś zrobić dla siebie, to co, że akurat kosztem takiej czy innej osoby, to co, że troszeczkę skrzywdziłam czy oszukałam tę osobę, ale dzięki temu mnie będzie lepiej. A tak naprawdę my wszyscy jesteśmy połączeni. My wszyscy jesteśmy połączeni jedną energią, wszyscy żyjemy w jednym świecie i wcześniej czy później to koszty takiego naszego chodzenia na skróty dotkną nas. Czyli... I to życie nie będzie lepsze. Czyli to ulepszanie swojego życia będzie o tyle łatwiejsze i bardziej efektywne, jeżeli uda nam się wziąć ze sobą innych. To jest w ogóle ideał, żeby gdzieś tam zmieniając swoje życie brać ze sobą innych. To znaczy są takie osoby, nie wiem, ja na przykład bardzo mocno łączę jedno z drugim, tak? Moje polepszanie życia odbywa się między innymi z tego powodu, że jakaś dodatkowa duszyczka gdzieś tam chce podążać w kierunku właśnie swojego lepszego życia, tak? Czyli to w ogóle wręcz wpisane jest jakby pociąganie innych ludzi za sobą we wszystko, co robię. No ale niezależnie od tego, że mam taki cel, no to też mam taki cel, jak na przykład wynająć większe mieszkanie, żeby miała więcej miejsca w tym mieszkaniu, więcej miejsca w szafach, bo to też będzie dla mnie lepsze życie. Czyli to polepszanie życia odbywa się na różnych obszarach. Na tym obszarze takim naszym najbardziej istotnym, na obszarze naszego celu życiowego, sensu naszego życia, można powiedzieć, ale też na poziomie tego właśnie takiego codziennego dążenia do tego, żeby ono było coraz lepsze. Czy chcesz powiedzieć, w jaki sposób brać innych ludzi za sobą na... Nie, to nie jest na ten temat. To nie jest na ten temat. To jest bardzo poważna sprawa. Jeżeli nie jesteś sama w tym swoim dążeniu do polepszania życia, jak wiele jest takich osób jak ty, może jak my już, ja też bym tak chciał bardzo. No. Uważam się za osobę, którą ty wzięłaś ze sobą na taką podróż i jestem za to wdzięczny. Ale czy jest nas wiele? Myślę, że tak. Znaczy ja myślę, że generalnie rzecz biorąc z jednej strony każdy człowiek chce, żeby jego życie było lepsze. No zapytaj kogokolwiek na ulicy. O, wiesz, no każdy chciałby być zdrowy i bogaty. Dokładnie. I każdy wie, jak to zrobić, tylko nikt tego nie robi. Dokładnie, no nie każdy wie, jak to zrobić. Nie ja każdy przesadzam, wie. Ale... Nie każdy wie, ale każdy chce. Nie spotkasz nikogo, kto ci powie, nie, ja tam wcale nie chciał, żeby moje życie było coraz lepsze, tak? Choć można spotkać ludzi, którzy powiedzą, moje życie jest dobre. Moje życie jest wystarczająco dobre. Nie muszę go polepszać. Szanuję to, natomiast uważam, że życie zawsze może być lepsze. Natomiast rzeczywiście to dobre często jest wrogiem lepszego. Często ludzie wpadają w tę strefę komfortu, wpadają w takie miejsce, gdzie jest im cieplutko, milutko, dobrze i już uważają, że nic nie muszą robić, żeby stawało się w tym życiu lepiej. Ale to jest nieprawda. Dlatego, że będąc w strefie komfortu w jednym miejscu, nie widzą po prostu innych obszarów, nie patrzą na te inne obszary i w związku z tym wydaje im się, że jest im dobrze, ale przyjdzie taki moment, że te obszary same się odezwą i same upomną się o to, żeby się nimi w jakiś sposób zająć i to są wtedy najczęściej jakieś kryzysy. To są wtedy najczęściej jakieś takie wyzwania, które powodują, że trzeba się tym bardzo zająć. Nie jest też dużo ludzi takich, którzy zajmują się świadomie polepszaniem swojego życia, również z tego powodu, że nasza fizjologia, nasza biologia jest skonstruowana w taki sposób, że raczej szukamy
tych miejsc, które są pewnego rodzaju zagrożeniami, pewnego rodzaju kryzysami i tym się zajmujemy. Czyli zajmujemy się takim gaszeniem pożarów bardzo często. Łataniem dziury. Łataniem dziury. No oczywiście można powiedzieć, że przez to nasze życie też jest trochę lepsze, bo udało nam się tę dziurę załatać i udało nam się ten kryzys pokonać. Ale to nie jest wtedy świadome polepszanie swojego życia. No fakt, że w naszej łodzi łatamy dziury, wcale nie znaczy, że żeglujemy w kierunku lepszego Dokładnie świata. Tak. Dokładnie tak. Natomiast to, kiedy mówimy o polepszaniu swojego życia, to właśnie bardzo ładnie to powiedziałeś, to właśnie chodziłoby o to, żeby mieć świadomość, w którą stronę my chcemy płynąć, w którą stronę my chcemy żeglować, gdzie my chcemy iść, żeby to były świadome działania polepszające to nasze życie. Czyli, no dobrze, no ale jeżeli będziemy mieli już tę świadomość, że chcemy pożeglować ku lepszym brzegom, w jaki sposób to zrobić? A to już w następnym odcinku. Mamy pewne urządzenia, mamy pewne rzeczy, z których możemy skorzystać. Są pewne zasady. Na dobrą sprawę cała logodydaktyka i to, co ja robię, wspierając ludzi w rozwoju osobistym i mnóstwo różnych innych osób, to nic innego jak właśnie przepisy na to, tak naprawdę, jak żyć i jak postępować, żeby nasze życie stawało się coraz lepsze. Pożeglujemy. Pożeglujemy. Polecimy jak motyle. Jak motyle. Krótki dodatek do naszej rozmowy z Tomkiem na temat tego, czy życie może stawać się coraz lepsze. My się nad tym zastanawiamy, prowadzimy rozmowy, ja próbuję przekonywać, że oczywiście tak. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna wiedzą o tym, że życie może być coraz lepsze i nawet wiedzą, co można zrobić i jak sobie pomagać w tym, żeby ono było lepsze. Emil Key w zasadzie był aptekarzem, miał aptekę, ale interesował się bardzo medycyną, interesował się bardzo psychiatrią, psychologią, bo wtedy tak naprawdę psychologia była jedną z dziedzin medycyny, czasami trochę filozofii. I już w 1920 roku opublikował książkę, która zrobiła naprawdę furorę. Książka nazywała się Samoopanowanie poprzez świadomą autosugestię. I tak naprawdę była to książka, w której znajdowały się afirmacje. Szczególnie dwie afirmacje z tej książki chcę tutaj przytoczyć, ponieważ obie dotyczą no właśnie coraz lepszego życia. Jak widać, w 1920 roku już robiono podobne rzeczy, którymi my zajmujemy się tutaj. A tak naprawdę to prawdopodobnie jeszcze wcześniej, dlatego że Emil Key żył w jeszcze poprzedniej epoce. On urodził się w połowie lat 1800, a myślę, że zanim napisał tę książkę, na długo wcześniej miał podobne przekonania i na długo wcześniej głosił podobne idee. Bardzo podoba mi się, nawiasem mówiąc, to słowo samoopanowanie. Myślę, że będę je wykorzystywać, myślę, że włączę je do swojego słownika, do słownika logododaktyki, ponieważ ono fantastycznie oddaje tak naprawdę ideę no, jednego z elementów rozwoju osobistego. Rozwój osobisty jest w pewnym sensie właśnie samoopanowaniem siebie, samoopanowaniem swojego ego, samoopanowaniem swojej jaźni w kierunku takim, aby rozwijać się zdecydowanie bardziej na duszę, na to, co jest takim naszym prawdziwym posłannictwem, takim naszym prawdziwym przesłaniem. No więc obie afirmacje, które dotyczą lepszego życia i z zachętą oczywiście do tego, abyście kochani powtarzali to tak często, jak to jest możliwe. Emil Key mówił, żeby powtórzyć to 20-30 razy przed zaśnięciem. No nie wiem, czy koniecznie tak to trzeba robić. W świetle naszej dzisiejszej wiedzy na temat podświadomości i pracy nie jest to niezbędne, choć na pewno ułatwiłoby to bardziej przeprogramowanie tejże podświadomości. Ja myślę, że jeżeli ktoś powie to 20-30 razy w ciągu całego dnia, to i tak już wystarczy.
z każdym dniem, pod każdym względem czuję się coraz lepiej i lepiej. Z każdym dniem, w każdym aspekcie powodzi mi się coraz lepiej i lepiej. Jeszcze raz, z każdym dniem, pod każdym względem czuję się coraz lepiej i lepiej. Z każdym dniem, w każdym aspekcie powodzi mi się coraz lepiej i lepiej. Proszę zauważyć, skoro coraz lepiej i lepiej, to znaczy, że coraz lepiej. Czyli Amy Key wierzył w to, że nasze życie może stawać się coraz lepsze i zdecydowanie do tego zachęcał poprzez pracę ze swoją podświadomością. My również będziemy mówili bardzo dużo o pracy z podświadomością, natomiast dzisiaj tylko ten malutki kawałek. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.